Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku specjalnym z gry Skoki Narciarskie 2006. Odcinek specjalny z tego powodu, że kończymy karierę solową. Zanim zaczniemy, oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do zostawienia subika, no i zapraszam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę. Dzisiaj kończymy sobie karierę solową, z tej okazji zrobimy sobie calutki sezon. Postaram się, żeby to w miarę szybko szło, no ale oczywiście odcinek będzie długi. Oczywiście zaczniemy sobie od sklepu, musimy sobie kupić najlepsze narty w grze, o to chodzi. Tutaj już na ostatni sezon. Oczywiście kupujemy sobie, może sobie zmienimy jeszcze kolorki zawodnika. Nie wiem na jakie. Kombinezon, aha, dobra. Nie wiem na jakie kolorki. Coś pod niebieski, zielony. Nie wiem, zrobimy sobie multikolorowy. Czerwony na przykład kask taki sobie zrobimy. Kombinezon sobie zrobimy. Jest żółty? Nie ma żółtego, o nie. No to dobra, to niebieski kombinezon. Narty. Na czerwonych się fajnie skakało. O, na takich. O, na takich się będzie fajnie skakać. No i jesteśmy gotowi do kolejnego sezonu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Najpierw sobie jeszcze zmienimy kolory potem. Idziemy sobie oczywiście na trening. Pójdziemy sobie na początku sezonu z 5 skoków, albo nawet 6. Nie wiem, czy się nie przetrenuje 6 skoków na średniej formę. Niezła forma. Jeszcze sobie w formę pójdziemy. I sponsora jeszcze na początku sobie weźmiemy, oczywiście. 1900 tutaj podpisujemy umowę. Zapisujemy grę. No i lecimy z pierwszymi zawodami. Garmisch-Partenkirchen, już tutaj się będę starał pomijać raczej. Czas na pierwszego skoczka konkursu. Będę pomijał raczej te animacje, żeby ta kariera fajnie, szybko, sprawnie nam szła. I dawno nie grałem w Skoki 2006. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze parę treningów zaliczymy oczywiście po drodze, no i może być. Jeden z najdalszych skoków. Pierwszy skok może być 123,5 metra. Pierwsze miejsce, o to chodzi. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Musimy osiągnąć jakieś dobre miejsce w generalce, żeby się nie musieć kwalifikować. Doskonałe wyjście z progu. Tutaj lekkie problemy w pierwszej fazie, no i tu będzie krótszy skok chyba. Bardzo daleki skok. O metr? Ale może być. Jest pierwsze miejsce. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. Ja będę tutaj tak w miarę szybko leciał, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał ponad godzinę. Bo się będzie renderował 7 lat. O, no i piękny skok. O kurcze! Czy to... O nie! Rekord! O kurde, ale się podjarał. Lepiej niż babiarz nawet się podjarał. Zobaczymy sobie powtórkę. Dobra, zobaczmy sobie. Zobaczmy to ponownie. Zobaczmy sobie jedną powtóreczkę. Nie będziemy dzisiaj zbyt dużo tych powtórek patrzeć, no bo nie chcę właśnie, żeby to zbyt długo trwało, ale co jakiś czas może sobie zobaczymy, jak będzie jakiś rekord skoczni. A tych rekordów mam nadzieję, że dzisiaj będzie sporo. No i oczywiście jest medal. Tak można zaczynać sezon. Jeszcze tutaj statystyki wzrastają. Oczywiście idziemy sobie na trening i jeszcze raz formę. Ta forma, żeby była dobra, jest bardzo dobra. Jeszcze nawet raz sobie potem pójdziemy w tą formę. No i dobra, lecimy sobie dalej. Ta sama skocznia. Już się nie musimy kwalifikować, o to chodzi. Sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Więc tylko po 2 skoki oddajemy. Sam jestem ciekaw, ile ten odcinek będzie trwał, ale... Doskonałe wyjście z progu. Wow, jakie problemy. Wy już wiecie, ile będzie trwał ten odcinek. Wow. To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. 130 metrów. Całkiem ładny ten skok. Oczywiście powinno być tutaj oglądają pierwsze miejsce. Wyniki. To z jaką przewagą? Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik? Tam ponad 15 punktów chyba było przewagi. No i czy tu się uda pobić jakiś rekord jeszcze? Mocno wyszedł z progu. Troszkę warunki są ciężkie, ale będzie ładny skok. Nie. O, bardzo daleki skok. To nie był rekord oczywiście, no i kolejny medal zdobywamy. Jak szybko ta kariera idzie i jeszcze forma tam wzrasta, ale dalej mała ta forma, ja potrzebuję jeszcze większej formy. Fantastycznej potrzebujemy formy, albo nawet na maksa, ale jeszcze tutaj sobie coś ze statystyk muszę iść. Nie wiem jeszcze w co. Tak, 500 teraz zapisuję grę, nieważne.
O kurcze, loty przed nami. No i to mi się podoba, mogłem się na mamuciej formę. Dzień dobry, dziś... Dobry wieczór, albo dzień dobry. Możecie pisać w komentarzach. Czas na następnego skoczka. O, zróbmy taki eksperyment, że napiszcie, kto ogląda wieczorem, kto ogląda po południu w komentarzu. Zobaczymy, ile osób ogląda wieczorem, ile po południu. Nie wiem, jak to ma sens, nie wiem, ile osób weźmie udział. To dzisiaj jeden z najlepszych skoków. Ale możemy zrobić taki eksperyment. 207 metrów, bardzo ładnie. I pięknie ta koszulka lidera wygląda. Pierwsze miejsce. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Ale stać mi jeszcze na dłuższy skok. Perfekcyjne odepchnięcie od belki. Zobaczmy, czy to będzie faktycznie skok dłuższy. Warunki są dobre. Mocno wyszedł z progu. Nawet nieźle to wygląda. Jest ładnie, stabilnie, bezproblemowo nawet. Wiatr delikatny pod narty i będzie się nie! Niesamowite, rekordowa odległość! Ja cię smolę, ale się podjarał! Ale oni się tutaj jarają, jak pochodnia. 215,5 metra. No faktycznie ładny to był skok. Oto powtórka tego skoku. Nie ma co mówić, że to był jakiś brzydki skok, no bo to był ładny skok, ale... To lądowanie na dwie nogi było kiepskie, no już sobie zobaczymy tą powtóreczkę. Kurczę. Miałem nie patrzeć zbyt często, ale nie wiedziałem, że tak często będą rekordy, no to... Wow, jak to wygląda, fajnie. No to sobie zobaczyliśmy. O, dobrze. No i to mi się podoba. 5000. O, jeszcze statystyki. Nie mam pojęcia, w co by sobie tu iść. Może w technikę lądowania sobie pójdę. Pobił rekord, szybki najazd, ma jego prędkość najazdu. Jak tutaj statystyki teraz lecą? Ja nie mogę. Dobra, 6 skoków. Na dłużej, zaryzykujemy 6 skoków, dobra. Ryzykujemy, a w siłę wybicia wszystko. No i sprawnie trening przebieg, o to chodzi. I lecimy, a jeszcze tyle kasy jest. Kurczę, to nie wyrobimy z wydawaniem. Witamy i zapraszamy na konkurs. Dzień dobry. Widzimy zawodnika. Nie, nie, nie. Teraz czas na następnego skoczka. No warunki już nie są tak sprzyjające, ale zobaczmy, co z tego będzie. Oj, 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 tutaj lekkie problemy na najeździe. Jeszcze dużo skoczni przede mną, więc muszę tutaj zachować zimną krew. Najlepiej, gdybym wszystkie konkursy wygrał, ale by to było. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Równe 200 metrów, ładnie, pierwsze miejsce. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Dobra, no to rozpoczynamy. Jak na razie wszystkie konkursy wygrane, rozpoczynamy challenge. Spróbujemy wygrać wszystkie konkursy w karierze. Nawet się nie spodziewałem, że tak się tutaj potoczy, ale zróbmy tak, spróbujmy. Czy nie będzie proste, będzie czy wymagane skupienie. O, bardzo daleki skok! Przy każdym skoku, no i wygrywamy kolejne zawody, o to chodzi, o to chodzi. Musimy utrzymać cały czas dobrą formę, musimy się nie przetrenować. 5-6 skoków na średniej. Co by sobie, technika lotu tym razem sobie pójdę, o. Sprawnie trening przebiegł. Potem sobie będziemy mogli jeszcze formę iść, elegancko ta kariera idzie. Mam nadzieję, że w ogóle wam się ta seria podoba. Ła. Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Mamy bardzo mocny wiatr pod narty, perfekcyjne odepchnięcie od belki. Czy będą kolejne wygrane zawody? To jest presja, nie mogę popełnić żadnego tutaj błędu. Oj, troszkę tutaj problemów, właśnie nie chciałem takich błędów popełniać, ale jest dobrze. 142 metry, jest dobrze. O, nie jest dobrze. Kurczę, trzeba dalszy skok, dłuższy. To wszystko przez te problemy w locie. Czy nasze plany o wygraniu wszystkiego legną w gruzach? Zaraz się wszystko okaże. Niezłe wyjście z progu, dużo stabilniej w locie. Żeby był telemark, żeby był telemark, żeby był telemark. Jest telemark. 147,5 metra. Czy nam to da zwycięstwo? Oby, oby. Uwaga. Jest. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Uf, uf. No, ale naprawdę tu trzeba się skupić przy każdych zawodach, jeżeli chcemy wygrać. Skończyła się umowa ze sponsorem, także oczywiście sobie tutaj o za 2000 na 3 konkursy bierzemy sponsora, idziemy sobie na trening. 5 skoków na średniej, no formę. Myślę, że 5 wystarczy, żeby ta forma już była na maksa. Jest niesamowita? Nie jest na maksa jeszcze, ale okej. Oh my god, dobra, lecimy sobie dalej. Sapporo K120. Jesteśmy...
Trzeba się na pewno... O, drużynówki są. A oto kolejny skoczek. Ale w drużynie też musimy wygrać, chociaż... Mała prędkość na początku. Jeżeli nie wygramy w drużynie, to ja bym tego nie zaliczył, bo tutaj cała drużyna pracuje. Poprawne wybicie. Jak to było poprawne wybicie, to ja nie wiem. Oni... Nie najlepiej wylądował. A szkoda, bo to był daleki. Dobra, które będzie miejsce? O nie, czwarte. Proszę państwa... Niedobrze. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ale... ze skoczków. No dobra, no. Rozpoczął skok. Ja bym drużynę nie kwalifikował. Chociaż dobra, ja zepsułem skok. Doskonałe wyjście z progu. Wszystko to wszystko trzeba zdobyć. Dobra, jeżeli przegramy, no to koniec. To już nasz challenge się nie uda. Oj. 140,5 metra. Tak wygląda ta. Aj, trzecie miejsce. Kurczę, no szkoda w tej drużynie. To nie wygramy już wszystkiego, ale możemy wygrać wszystkie solowe za to. No dobra, coś za coś. Gdzie ty tam do sklepu idziesz, Bart? Trening. 6 skoków na średniej. Może być w cokolwiek nawet. Może być w technikę lotu. I lecimy. Trondheim K120. Witamy na zawodach. Bardzo ładna oczywiście skocznia. Pomijamy sobie kwalifikacje. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. Aj, no szkoda tej drużynówki, ale... Trzeba tutaj dalej wygrywać wszystko. Przynajmniej jeszcze solowe, wszystkie możemy wygrać. To drużynówkę mogę tutaj sobie darować. Aj! Czyżby? Nie! Tak, rekord. 140 metrów, dosyć ładny skok, ale na dwie nogi. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Mógł być dłuższy jeszcze z 2 metry. Troszeczkę delikatne problemy w locie były. Także teraz też może być... O, teraz jest, mi się wydaje, troszeczkę nawet lepiej. O! Niesamowite, rekordowa odległość! Jak on się jarł, masakra. Ładnie, ładnie, 141 metrów. Oto przed państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. Czemu mi powtórki nie pokazało? Dobra, ja chciałem sobie powtórkę zobaczyć. Idziemy na trening. To już dobrze wiecie, nie jakie 7. Może być prędkość najazdu w sumie. Zatwierdzamy. We wszystko po trochu, jeszcze formę potem. Drużynowy Puchar Świata, znowu drużynówka. No teraz się odkujemy, panowie. Skoczek. Teraz na musimy to wygrać. Do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Dobra. Pierwsze miejsce, walczymy. Nie wiem, jakich mam zawodników w drużynie. Pewnie grubych. Znaczy... O! W sensie, że grube niki mają. Zobaczmy powtórkę. Zobaczmy, nie. Co, dopiero to? Takie dalekie miejsce? No jak Martin Zuber skacze, no to ja się nie dziwię, że takie miejsce, albo Mateusz Antkowicz. Kurde, gdzie jest Adam Małysz? Ja się pytam. Dobra, no to drużynówkę sobie odpuszczamy, bo... Na następnego skoczka. O, no, jak widzieliście, ja oddałem całkiem dobry skok, ale te fight łapy z mojej drużyny... Dobrze wyszedł z progu. Skaczą słabo, więc ja tutaj... No trudno, drużynówka. To dzisiaj pomijamy no sobie drugie miejsce i tak nie najgorzej. Mogło być pierwsze, w sumie mogłem się postarać bardziej. Idziemy sobie na trening. Czy krening, jeżeli ktoś pamięta krening, no to... Gratuluję. Formę doskonała, o to chodzi. No i lecimy, Harachówka 185. Loty, kolejne loty. Witamina C. A na rozbiegu jest kolejny zawodnik. Czy ona jest zdrowa? Możecie też napisać w komentarzach. Ale ja mam dzisiaj propozycję na komentarze. Dobrze wyszedł z progu? Nie popatrzyłem na wiatr, ale chyba nie jest zbyt sprzyjający. Daje się to odczuć tutaj w locie. Ale przynajmniej bardzo pięknie, stabilnie. Jeden z najdalszych 222 skoków. Metry, bardzo ładny skok, oczywiście pierwsze miejsce. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. No wiatr, tak jak mówiłem, niesprzyjający, co daje się odczuć w locie. Ale jakoś ładnie tutaj, stabilnie na rozbiegu. Dobrze wyszedł z progu. Ładne wybicie. Teraz już stabilna sylwetka, troszkę było problemów w pierwszej fazie. Wow, jaki... To dzisiaj jeden jaki z stabilny lot i w ogóle. Noty... Dlaczego te 19? To jak damy, to było na 20, spokojnie. O, i tutaj możemy sobie już wszędzie z 40. Ale tutaj sobie pójdę w siłę wybicia, masakra, jakie te statystyki są. No i oczywiście już o sponsorze zapomniałem.
się przeklikałem, nie wiem czy mi nie wyskoczył. Tutaj idziemy sobie 6 skoków na średniej. Dobra, niech będzie ta technika lądowania już. No i lecimy dalej, znowu Harachów K185. Bardzo fajnie się tu lata, może będą jakieś warunki? No nie. Niestety warunki znów słabe. Także rekordu raczej nie powinno być. Ale sprawdźmy to. Dobrze wyszedł z progu? Może być. Oj, troszkę tutaj problemów w locie, ale tutaj będzie i tak dobry skok. I tak będzie ok. To dzisiaj jeden z najdalszych. 215 metrów, pierwsze miejsce z ogromną przewagą. Widzimy następnego skoczka. Perfekcyjne dopnięcie od belki, ale to ładnie wygląda. Wszystko z tej perspektywy, jak tak patrzyłem teraz. Doskonałe wyjście. Pięknie, o, piękne teraz wyjście z progu. Ładnie już tutaj od razu przyszedłem na narty. Będzie bardzo, naprawdę bardzo daleki skok w tych warunkach. Ładnie. 222,5 metra. Z jaką tutaj ogromną przewagą wygrywamy każde zawody. To jest po prostu fantastyczne. 6 skoków na średniej technikę lotu. Statystyki już tutaj niedługo wyskoczą poza skalę. No i Oberstdorf K120. Szybko chyba ta kariera idzie. Oto przed nami pierwszy. Jak sobie tak wszystko przewijamy. Skoczek. O! Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Oczekajcie, bo to ważne zawody jakieś są. Nie popatrzyłem nawet, co to za zawody są ważne. Ale w każdym razie muszę tutaj każdy skok dobry oddać. Nie wiem, jakiś turniej 4 skoków. Rekordowa odległość. Aż ja się prawie podjarałem. Dobra, pokażcie mi tą powtórkę. To jest turniej 4 skoczni, bo będą tutaj w parach ciśniemy. Kloca? Nie, to, tego nie słyszeliście, jakby co? Ładny skok, telemark, pięknie. Pierwsze miejsce, no i do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. To myślę już będzie czysta formalność, piękne warunki są. Dobre wyjście z progu, troszeczkę za wolne przejście na narty, ale będzie bardzo, bardzo, bardzo daleki skok. Jest rekord, kolejny. Tak jest! Jak? Jak oni musieli to nagrywać, nie wiem. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Ładnie, to jest turniej 4 skoczni, tak jest. Ładnie, ładnie, zobaczmy jak to wygląda w kalendarzu w ogóle. O kurczę, no dużo tych zawodów jest, ale jest, na szczęście to szybko dosyć idzie. Szybko trzeba te treningi robić, może być tutaj w siłę wybicia, chociaż tej siły wybicia już naprawdę sporo. I lecimy z kolejnymi zawodami. Garmisch-Partenkirchen, czas 15. Jeszcze przyspieszę. Kolejny skoczek. Turniej 4 skoczni musimy też wygrać oczywiście, to nie ma takiej opcji. Jak na razie wygrywałem wszystko oprócz drużynówek. Ale w drużynówkach, tak jak mówiłem, to nie tylko ja decyduję. Co on tak to wolno powiedział? Mocno wyszedł. O, bardzo daleki skok. 129 metrów. Jesteśmy. Jest pierwsze miejsce, chociaż wydawało mi się, że to był skoczka, który właśnie zajął miejsce. Skok dosyć słaby. Fyk, myk. Doskonałe wyjście z progu. No i oczywiście tutaj powinno być pierwsze miejsce też. Jest telemark. Ładnie, ale teraz zapiernicza. O ja, jeszcze, co ja mam z tą kasą robić? Rozwój, trening. Nie mogę chyba więcej 6 skoków iść, bo się przetrenuję. Chyba, że na mamucie będę. No na mamucie się może nie przetrenuję. Dobra, technika lotu niech będzie. No to na mamucie będziemy sobie szli te treningi. Innsbruck K120. Skoczek. Skoczek. Czas. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Ale tutaj szybko to teraz idzie. No, nie wiem. Dobrze, to... O kurde, jakie warunki! Jakie warunki, widzowie! Idealnie wylądował. 125 metrów. Nie byłem na to gotowy zupełnie. Czwarte miejsce. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. 2 metry na sekundę, tak jakby z boku i z tyłu trochę. Dobra, jestem teraz już na gotowy na te warunki. Doskonałe z progu. Ale żebym był gotowy. Ale żebym się przygotował. Dobra, idealnie nie będzie ma pierwszego miejsca. No nie. Proszę Państwa. Dobra, nie wygrywamy. Ale
cały czas jesteśmy na pierwszym turnieju czterech skoczni, także te zawody teraz muszą być koks, że tak powiem. Idziemy w formę. Ej, no miałem iść na mamucie, co ja robię? Okej, okay, to wszystko wina formy. Biszosłowenka 125 chyba ostatni tutaj turniej czterech skoczni. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Są sprzyjające warunki, wypadałoby tutaj wygrać, bo jak nie wygramy, to jest obawa, że nie będę na pierwszym miejscu w turnieju. O kurczę, jak się wybił. Jak kangur. Jest telemark. 145 metrów, bardzo ładnie jest pierwsze miejsce. Ale klikam, jak szaleniec. Dobra. I finałowy skok i chyba wygrywamy turniej czterech skoczni. Mocno wyszedł. O, no i tak to ma wyglądać, ładnie, spokojnie, stabilnie. Wow. 145 metrów, naprawdę. W dzisiejszym odcinku dalekie loty jest. Wygrywamy turniej czterech skoczni, 15. Co ja mam z tą kasą robić? Co ja mam z tą kasą robić? Masakra, nie wiem. Idziemy sobie na trening, 6 skoków, na dłużej. Może być. Siłę wybicia. Sponsor jeszcze mam. Lecimy. Puchar Świata. Willingen K130. Proszę. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Jest nasza koszulka lidera. Dobrze, że nie z numerem 69. Pyk. Może być. Może być troszeczkę tutaj problem w locie, ale teraz już. Warunki takie dobre są, chyba. Nic nie trzeba robić w powietrzu. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. No wiatr bardzo słaby, jak widzicie, pół metra na sekundę. Plecy. To nie są warunki sprzyjające, ale one również jakoś tutaj bardzo, bardzo nie przeszkadzają. A co jest ważne, żeby te warunki też nie przeszkadzały. Kolejne pierwsze miejsce. Kolejny trening, ja już nie wiem. Technikę lotu, może być, jeszcze technikę lądowania, muszę pamiętać o tym. Lecimy dalej, Willingen K130, ta sama skocznia. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Nieprawda, nie zająłem. Ja tylko tam siadłem, nikomu nie zajmowałem miejsca, co on gada. Wow, 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 znowu nie byłem przygotowany na te... Jakże ciężki! Chwiejne lądowanie. Co? Dobrze w ogóle było. Oto tabela z rezultatami na trening. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Oj, tutaj nieprofesjonalne takie fejle. Żeby nie być przygotowanym tak na warunki. I tutaj już nie będzie raczej pierwszego miejsca. Także nie wygramy wszystkiego, ale no. Już i tak po przegranej drużynówce przekreśliłem tak naprawdę te plany. Ciekawi. Delikatnie. Trzecie miejsce, nie jest najgorzej, ale... Miał być pierwsze miejsce, dobra. Sponsorze, sponsorze, co leżysz na sorze? Aha, ale rym. Trening. 6 skoków na dłużej. Może być, oczywiście technika lądowania. Kolejne zawody TTZ Neustadt K120. Witamy i czas na... I witamy. Czas na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Wiatr w plecy, na szczęście nie jakiś mega mocny, taki średni. Mocno wyszedł. Także tutaj myślę, że damy radę ładnie skoczyć, bezproblemowo, tak jest. Bardzo ładny skok, pierwsze miejsce. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. No i kolejne odepchnięcie od belki, bardzo ładne. O, te od... Wiesz teraz dziwi. Nie, sorry widzowie, ale się tak zdziwiłem, że źle wyszedłem z progu, że aż spanikowałem w powietrzu. Ale dobra, wygrywamy. Oj, tutaj forma nam spadła. Trzeba to... tą formę nadrobić. Doskonała. No i mamy full pasek formy. Kolejne zawody. Znów TTZ Neustadt. Niedługo sobie... Pójdziemy może zobaczyć, ile tam konkursów jeszcze zostało. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten o nie! Zawodnik. Ja się już za mało skupiam na tych skokach. Doskonałe wyjście z progu. Dlatego właśnie czasem są one słabe, no. Ale ważne, żebyśmy... Wow!
dalszych skoków. Żebyśmy wygrali puchar świata cały. No ty, prawie same dwudziestki z Finlandii, gości. O, co? Pierwszej serii. Widzimy za... Teraz oglądamy skoczka, mnie. Który właśnie o nie, zajął co? Miejsce na belce startowej. Nie no, kurczę, z czymś tak sobie odmieniłem znowu. Dobrze wyszedł z progu? Może nie być pierwszego miejsca. Jest takie ryzyko, chociaż skok piękny. Co daleki skok. 148,5 metra. Jest pierwsze miejsce jednak, no i o to chodzi, nie wiem. Prędkość najazdu, bo tutaj trochę wybiega. Zapisujemy sobie grę. Naprawdę statystyki wywalone w kosmos. 6 skoków, na dłużej oczywiście. Niech będzie ta siła wybicia. I mamy loty. Po lotach sobie zobaczymy, ile skoczni. Po dwóch konkursach z lotów. Mamy nadzieję, że Oberstdorf. Oto jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. No też jestem ciekawy. Zobaczmy, jak daleko poleci. Odepchnięcie na zielonym nie jest najgorzej. I zobaczmy, czy tutaj będą jakieś rekordy. Dlaczego ja znowu nie patrzyłem na wiatr? Ale jest słaby, bo niewiele tutaj muszę robić w powietrzu. Ale na pewno po tej serii stwierdzam, że podkładka pod myszkę się przydaje. Tak jak do DSJ-ta. No nie! Tak jak do DSJ-ta 4 też się przydaje. Polecam podkładki pod myszki. Albo jakieś takie nawet nie podkładki, tylko maty, żeby było więcej miejsca. Bo jak wiadomo, nieraz to się kończy już biurko, a co dopiero podkładka. Mamy pierwsze miejsce, ale bez szału te zawody. Trening nie to. Trening. 6 skoków na dłużej. Niech będzie w technikę lotu. Zapisujemy sobie grę. No i kolejne zawody. Oj, sorry. Kolejne zawody z lotów. A na rozbiegu jest kolejny zawodnik. Tym razem może osiągnąć dobry wynik. Mamy wiatr pod narty, więc całkiem możliwy jest rekord. Z tymi statystykami. To kto wie. Jest ładnie, jest bardzo wysoko. Troszkę jest tych problemów w locie, ale będzie bardzo, bardzo, bardzo daleki skok. Niesamowite, rekordowo. 231 metrów. Szał w biały dzień po prostu. Zobaczmy to w powtórce. Naprawdę odległość znakomita, 231 metrów. Bardzo ładnie. Zobaczmy, jak tutaj go przytrzymało w powietrzu jeszcze. Ładnie, ładnie. Wiatr pomógł oczywiście, ale jeszcze. Jeszcze mamy jeden skok, chyba z dobrym wiatrem. Także jeszcze jeden. O tak, to możesz być tego pewien. Czy będzie kolejny rekord? Oczekuje od nas komentator wiele. Leć na rekord bar. Znakomicie się wybił. Może być troszkę problemem w locie. Oj, troszkę to niestabilnie wygląda. Będzie krócej. Będzie krócej. Skok dobry, ale krócej. Wygrywamy. Tabela z wynikami dzisiejszych. Przewagą taką dość niezłą, ale też mogła być większa. Jeszcze statystyki wzrastają. My sobie idziemy oczywiście. 6 skoków na dłużej. W formę. Spokojnie, pamiętam. Zobaczmy sobie, ile tam konkursów. No już połowa sezonu, myślę. Jest 17 skoczni, jesteśmy na 21. No, połowa sezonu za nami. Dobra, lecimy dalej. Naprawdę nie wiem, ile tej kasy będzie pod koniec sezonu. Nie wiem, ile tego wszystkiego będzie. Ja już staram się tu szybko lecieć. Teraz swój skok odda następny zawodnik. I tak odcinek tak naprawdę wpadnie... No, zawsze wpada około 12, wpadnie dzisiaj. Dobrze wyszedł z progu? Wieczorem, bo będzie się długo renderował. 92 metry, jakaś mniejsza skocznia w ogóle. Proszę państwa, teraz swój skok odda na K90. Dla odmiany jak najbardziej. Miałem podzielić na dwie części to zakończenie, ale znakomicie się wybił. Twierdziłem, że fajnie będzie taki specjal w jednym odcinku. 95,5 metra, wygrywamy kolejne. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Aha, no to musiałem sobie chyba wziąć udział w kwalifikacjach, co ja zrobiłem. Fik. Mocno wyszedł z progu. O! Słabe lądowanie, ale pierwsze miejsce, oczywiście.
Jest, aha, no tak, no bo Mistrzostwa Świata są, no to też Bart myślisz czasami. Dobra, trening. Na dłużej może być w siłę wybicia. Masakryczne statystyki. Oberstdorfka 120, Mistrzostwa Świata. Z tego właśnie powodu tutaj było więcej skoków. Dobrze wyszedł z progu. Ale tutaj Mistrzostwa Świata wypadało wygrać, więc nie może tu być też failów. Wow, jaki skok! Czyżby pobił rekord? O nie! Rekord! Zobaczymy sobie powtórkę, dobra. Zobaczmy to ponownie. Taki rekordzik ładny, możemy sobie zobaczyć powtórkę, jak najbardziej. 151 metrów. O, nie, no od Polaka 19 dostałem. Jak to wysoko było. Dobra, pięknie. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Jest wiatr pod narty, a najlepsze, że jeszcze myślę tu można dalej skoczyć. To jeszcze nie są maksymalne statystyki. Mocno wyszedł z progu. Będzie kolejny skok w okolice rekordu skoczni. Wyrównany chyba. Oto tabela z rezultatami pierwszej serii. No i dobra. Zawodnika czekającego na sygnał. Seria finałowa. Muszę to wygrać. Mam dosyć łatwe zadanie, duża przewaga. Doskonałe wyjście z progu. O, teraz to bardzo ładnie wygląda. Bardzo, bardzo ładny skok. O! Nowy rekord skoczni. 152 metry, naprawdę świetny skok. Zobaczmy to ponownie. Nie, no już to metr krótszy tylko był tamten. Twój skoczek odnosi ostatnio same zwycięstwa, zaproponował. No i co ja mam z tą kasą robić? Tu nie można co kasy wydawać, ludzie. Dobra, idziemy sobie na kolejny trening. 6 skoków na dłużej, obojętnie co. To nie jest już istotne. I lecimy sobie drużynowe Mistrzostwa Świata tym razem. Oberstdorfka 120. No drużyno, teraz musimy wygrać. Mało wygranych było w tym sezonie. Zero wygranych w tym sezonie było w drużynówce. Także ja tutaj skoczę jak indywidualnie, się postaram. Drużyno, nie zawiedź mnie. Piękny skok. 148 metrów. No i co ty robisz, drużyno? Musicie nadrabiać teraz, bo nie ma takiej opcji. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Perfekcyjne odepchnięcie od belki, także ja tutaj oddam na pewno dobre skoki w tych zawodach. Pytanie, czy to wystarczy na medal, na pierwsze miejsce, na złoto, na puchar właściwie? Dobry też skok. Bardzo daleki skok. 145 metrów. Tak wygląda tabela. Trzecie miejsce. No, moja drużyna się nie spisała zbyt dobrze. Skończyła się umowa ze sponsorem. Także bierzemy kolejną. Kolejny trening. Kolejne 6 skoków. Na dłużej. Niech będzie. Siłę wybicia. Siła wybicia. Prawie na maksa. Prawie na maksa. Może kiedyś zrobimy sobie, bo będzie safe ogólnie z tych skoków, może sobie zrobimy kiedyś jakiegoś live'a, gdzie będziemy już maksować statystyki i różne takie rzeczy robić, ale to zobaczymy w przyszłości. Lecimy tymczasem z kolejnymi zawodami z Pucharu Świata. Kusamo, K120. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Wiatr niesprzyjający, ale trzeba oczywiście wygrać zawody. Nie widzę innej opcji. Wow, piękne wyjście z progu. I daleki skok. Bardzo daleki skok. Na płaskie oczywiście, tak bardzo realistycznie. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Szkoda, że troszkę tutaj nie zostało bardziej realistycznie to zrobione. Tylko, że tak lądują na płaskim. No ale i tak gra, myślę, jest bardzo spoko. Nawet dzisiaj cieszy się popularnością. 138,5 metra, wygrywamy. Pińćka. No nie, i gdzie mam iść? Dobra, tutaj w prędkość najazdu mamy dosyć mało, jeżeli można tak powiedzieć, że mało w ogóle. 6 skoków na dłużej. Technikę lądowania, formę. No dobra, niech będzie to prędkość najazdu jeszcze. Kolejne zawody. Kusamo K120. A oto kolejny skok. O proszę. Mamy wiatr pod narty, więc wypadałoby tutaj powalczyć o jakiś rekordzik. Zobaczmy, czy się to uda.
Doskonałe wyjście. Całkiem niezłe wyjście z progu, ładnie to wygląda. Czy to będzie rekord skoczni? Co za jest. Skok, to jest nowy rekord skoczni. Nowy rekord, 149 metrów, ale nie popatrzymy sobie powtóreczki tym razem. Bo może jeszcze pobijemy rekord tutaj. Mam taką nadzieję, bo tutaj... O! Tamten skok nie był perfekcyjny, a tutaj perfekcyjne odepchnięcie od berki, ładnie na najeździe. Dobrze wyszedł z progu. Lepsze wyjście z progu, jest ładniej, stabilniej. To jest chyba rekordowy skok. O, bardzo daleki skok. Wyrównany. Wyrównany rekord. No dobrze, niech tak i będzie. Przed państwem tabela z wynikami dzisiejszych. Bardzo ładne dwa skoki. 5000. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. No już coraz mniej tych skoczni nam zostało. Zakopane i od Zakopanego 10 skoczni do końca. W miarę szybko to leci. 6 skoków na dłużej. Ciekawe, czy dotrwacie w ogóle tak daleko. Ale mam nadzieję, że tak. O nie, mogłem sobie formę iść. No dobra, to już te zawody z gorszą formą będziemy mieli, ale mam nadzieję, że i tak wygramy. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Są sprzyjające warunki nawet. Wystartował. Można tutaj się pokusić o rekordy? Myślę, że można. Znakomicie się wybił. Wow, 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 jak tu się lata. Jak tu się lata. Ładnie. To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. Ale dynamicznie tak, jakoś nie wiem. Oto tak. Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. O, perfekcyjne odepchnięcie od belki. Zobaczmy, czy to będzie skok na rekord. No tutaj bym musiał bardziej stabilnie. Stabilniej, stabilniej. Oj, tutaj problemy w drugiej fazie lotu. To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. No 142,5 metra, to nie był rekord, ale piękny skok. I co teraz? Idziemy sobie w formę. Bo troszkę ominąłem tą formę. Niesamowita, to już jest dobra forma. Zakopane K120, teraz, jeżeli mamy warunki. A te warunki są. Dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Także może teraz jakiś rekordzik. Doskonałe wyjście z progu. Ładnie to wygląda, chociaż oj, troszeczkę tutaj w locie mi się wydaje, że zepsułem. Piękny skok. 141,5 metra. Oto tak. Na sygnał do rozpoczęcia skoku. I ostatni skok w Zakopanym. Zobaczmy, jaki będzie daleki. No, to nie było perfekcyjne odepchnięcie od belki. Dobrze wyszedł z progu. To też nie było perfekcyjne wyjście z progu. Nie jest perfekcyjnie w locie. To nie będzie rekord. O Jezus! Niezbyt poprawne lądowanie. I niezbyt poprawne lądowanie. Okej. No i tak, lecimy sobie znowu na trening już. Może wam się trochę nudzić w tym odcinku, no. Jest taka możliwość. Siłę wybicia, maksujemy siłę wybicia. Jest taka możliwość, że wam się już nudzi w tym odcinku. Ale tutaj proszę dotrwać do końca. Harachów K125. Bo to ostatni odcinek z kariery solowej. Na hardzie. Liczy na tego skoczka. Mała prędkość na początku. Ale może być to dotknięcie od belki. Warunki, śnieg sypie, nie patrzyłem na wiatr. Dobrze wyszedł z progu? Może być, może być. Na pierwsze miejsce oczywiście będzie. O, bardzo daleki. Tutaj się szybko trzeba przeklikiwać. Ciekawe, ile już ten odcinek trwa. Ja bym tak z 20 parę minut obstawiał, już nie wiem. Nie mam pojęcia. O, teraz to bardzo ładnie wygląda. Szkoda, że nie było wiatru pod narty, bo byłby rekord. Bardzo daleki skok. I mamy same 20. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładny sezon. Trening. Kolejne 6 skoków. 7, nie, 6. Technikę lotu. Oczywiście może być. Zapisujemy sobie grę i lecimy na drużynowy Puchar Świata. Harachów K125. No moja drużyno. Teraz poprosimy zwycięstwo. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. Ja tutaj dam z siebie i rozpoczął skok 10%, tak jak widzieliście. Nie no, chciałem powiedzieć, że dam z siebie wszystko, ale wyjście z progu. Już po odepchnięciu od belki wiedziałem, że to nie jest wszystko. Niezbyt poprawne lądowanie. 138 metrów. No chłopacy, to wy się postarajcie bardziej. Co ja będę tylko A dobrze skakał. Kolejny skoczek.
O, no teraz wam dobrze skoczę. To chociaż na podium, panowie, na trzecie miejsce podium. Pyk! Patrzcie, jakie ładnie teraz skoczę. Bardzo będzie ładny skok. O nie! Lądowania szkoda. Oto przed państwem tabela z wynikami. Co, dopiero piąte miejsce. Polska bardzo słabo w tym sezonie Polska w drużynówce. Trening, 6 skoków na dłużej. Nie wiem. Prędkość najazdu, niech będzie. Potem jeszcze w formę idziemy. I Hakuba, K120. No powoli już się zbliżamy do tego końca sezonu. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Perfekcyjne odepchnięcie od belki znów. Wyjście z progu może być... No, rekordu oczywiście tutaj nie powinno raczej być rekord nam... O, co? Aha. Czyli im powiedziałem, że nie ma, że nie powinno być rekordu, a jednak był. No tak, to normalne. Oto powtórka tego skoku. Dobra, zobaczmy sobie, bo mało tych powtórek dzisiaj. A czasem piszecie w komentarzach, więcej powtórek Bart Bonesu. No to dobra, to powtórka. Dosyć wysoko. No i pierwsze miejsce. Czy będzie jeszcze jeden rekord? Popatrzmy na tego zawodnika. Jest wiatr pod narty, gorsze odepchnięcie od belki troszeczkę. Ale wszystko się może... O nie. Wszystko się może zdarzyć. Nie, to nie będzie rekord. Ale skok będzie poprawny. Odległość dobra. 137 metrów. Kolejne 5000. Jeszcze mi statystyki wzrastają. Nie wiem, co ja mam już z tymi statystykami. Dobra. Teraz forma. 6 skoków na dłużej. Proszę państwa. Formę doskonała. Zapisujemy sobie grę, jak to wygląda w kalendarzu. No, już się zbliżamy do końca. Jeszcze są 2, 4, 6, 7 konkursów do końca. Czy sponsora mam? Nie zobaczyłem sobie, ale mi chyba nic nie wyskoczyło, także powinienem mieć. Liczy na tego skoczka. Znowu jest wiatr pod narty. Także wypadałoby tutaj oddawać dobre skoki. Dobrze wyszedł z progu. Bo może któryś będzie rekordowy. Nie. Nie tym razem, Bart. Pierwsze miejsce, ale nie tym razem. Jesteśmy ciekawi, co pokaże. Troszkę ten wiatr mógł być mocniejszy. 2 metry na sekundę jakby były. To było idealnie. Teraz ładnie to wygląda. Nie. Mocno wyszedł z progu. No nie, no troszkę zepsułem do wyjścia z progu. Mogło być lepsze. Nie będzie rekordu, ale będzie. Zwycięstwo. 5000 i w co ja mam tu iść? No nie wiem, w technikę lądowania. Skończyła się umowa ze sponsorem teraz, to dobrze, że się kapłem. Podpisujemy sobie umowę, idziemy sobie na trening oczywiście, 6 skoków, już naprawdę w byle co mogę iść. To tak wymaksowane statystyki, ale pójdziemy sobie w siłę wybicia, to już, o właśnie, mamy maksymalną siłę wybicia. Nice. Dobra, lecimy z kolejnymi zawodami Lahtika 116. Turniej skandynawski. Witamy na otwarciu turnieju skandynawskiego w Lahti. Witam. Proszę. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. No, piękne odepchnięcie od belki. Proszę tutaj się skupić, Bart. Oczywiście standardowo nie popatrzyłem na warunki. A to się czasem przydaje, bo przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać. Jest! Znowu rekord skoczni i znowu się podjarał jak babiarz. Jesteśmy ciekawi, a na rozbiegu jest kolejny zawodnik. Kurczę, no 1 metr na sekundę, jest perfekcyjne odepchnięcie od belki. 1 metr na sekundę to są oczywiście dobre warunki, ale mogły być jeszcze lepsze. Jest stabilniej w locie, ale wydaje mi się, że gorsze wyjście z progu było. Jest! Co za skok, Jezus, o ja! 143 i pół. Sorry. Kaszelnięcie kontrolne to było. Ładny skok. Oto ten skok jeszcze raz. Zobaczmy sobie go w powtórce. Kaszelnięcie kontrolne. Mam nadzieję, że nikogo nie zarażę Dawidem przez mikrofon. Chociaż już chyba zniknął. Dobra. 5K.
Masakra. Co jeszcze wzrasta siła wybicia? Już nie ma o co wzrastać. Jak ma wzrastać? Dobra, idziemy na trening. 6 skoków na dłużej. Może być prędkość najazdu oczywiście. Kalendarz. Już coraz bliżej. Kłopio. No kończymy turniej skandynawski i zakończenie sezonu w Planicy, także już naprawdę niewiele zostało. Kłopio K120. Czas. Ale... to chyba... na belce startowej siedzi następny skoczek. No nie, to chyba najdłuższy odcinek będzie w ogóle ze skoku 2006. Także... zawsze coś, taki specjalny. Specjalny! To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. Ten skok był 138,5 metra, mógł być dalej. Jesteś... nie! Wystartował. Misklikko, nie! Czy będzie zwycięstwo pomimo miskliku, czy to znacznie wpływa na lot? No wpływa, wpływa. Już widać było. Ale na szczęście udało się wygrać. Kolejne 5000, kolejny trening, idziemy sobie. Nie do sklepu, Bart. Na trening proszę tutaj się stawić. Wiem, że już nie potrzebujesz prawie, ale jeszcze się przyda. Lecimy z kolejnymi zawodami. Jeszcze dwa konkursy z turnieju skandynawskiego. Lillehammer. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Ale zawierucha na rozbiegu. Ktoś mi tam chyba dmucha czymś. Dmuchawą do czyszczenia torów pewnie. Uwaga! Dobrze wyszedł z progu? Ładnie, ładnie. Jest ta wysokość, jest ładnie, stabilnie w locie. Piękny skok! Proszę państwa, czyżby pobił rekord? Czyżby? No tak, pobił rekord. Dobra. Zobaczmy powtórkę. Przekonałeś mnie, zobaczmy powtórkę. No te same dwudziestki, więc to można powiedzieć idealny skok. Jakby nie patrzeć, według sędziów. Naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. Gdyby naprawdę tak zawodnik wyglądał na płaskim, to nie wiem, czy by to przeżył. O, perfekcyjne odepchnięcie od belki. Na najeździe musi być teraz dobrze. Wyjście z progu dosyć ładnie, ładnie w locie. Ale to nie będzie rekordzik. Pierwsze miejsce kolejne. Twój skoczek, znowu mi coś... co, czekajcie, zaproponował udział w reklamie, aha. No to znowu kasa z reklamy tym razem przyszła. Idziemy na kolejny trening. 6 skoków na średniej. Niech będzie w prędkość najazdu. Może być. Zapisujemy grę i ostatni turniej skandynawski. Za chwilę już koniec oficjalny sezonu. Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Naprawdę dużo przeklikiwania się było w tym odcinku. Ale dzięki temu on też nie trwał jakoś ponad godzinę. Mocno wyszedł z progu. Bo mógł tyle trwać. Nie mam pojęcia, ile on trwał. O! Nowy rekord, ale nie podoba mi się ten skok, bo lądowanie było słabe. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Mała prędkość na początku. Dobra, już mogłem się bardziej skupić na ten ostatni skok w turnieju skandynawskim, ale jeszcze nie wszystko stracone. Dawaj na rekord. O, teraz to ładnie wygląda. No i ładny skok. Ale nie rekordowy. No kurczę, dlaczego? Tak wygląda. I pierwsze miejsce. Honas. Na trzecim miejscu. 10k. Patrzcie, już prawie statystyki są na maksa. Ale no niestety nie osiągniemy statystyk na maksa w tym sezonie. Chyba. Technika lotu jeszcze wzrasta, już są dwie na maksa, jeszcze technika lądowania i prędkość najazdu, dwa konkursy do końca, także nie osiągniemy na maksa nic, bo teraz idziemy sobie w formę. Musimy iść w formę przed lotami, przed zakończeniem sezonu, żeby była na maksa, doskonała. No i koniec sezonu w doskonałej formie, lecimy drodzy widzowie z dwoma konkursami w Planicy K185, mam nadzieję, że będą warunki do skakania. Na tego zawodnika. Nie patrzmy na niego. Mamy nadzieję, że na rozbiegu widzimy następnego skoczka. No, wiatr jest pod narty, ale bardzo, bardzo delikatny, także raczej tutaj nie będzie rekordu, ale wszystko się może zdarzyć. Znakomicie się wybił. Także zobaczmy to. Niewiele tutaj muszę w powietrzu robić. Jest, o nie, w miarę stabilnie.
delikatne problemy, problemiki, problemusiuniki, można powiedzieć, pierwsze miejsce. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Perfekcyjne dopchnięcie od belki i to jest... I na łowy skok w tym... O, co ja zrobiłem? Znakomicie się wybił. Za wcześnie zacząłem. Wybicie. Ale nie wszystko stracone, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę wysoko. Będzie piękny. Daleki lot. Bardzo daleki skok. 238,5 metra to był naprawdę fantastyczny skok. Oto ten skok. Oto. Ale czy jeszcze się uda pobić rekord na koniec? Bo przed nami jeszcze się upewnijmy. W kalendarzu... Ostatnie zawody w tym sezonie. Wiecie co to oznacza? To jest zakończenie serii. Już nie będzie więcej kariery solowej. Tutaj. Może kiedyś na live sobie powrócimy na chwilę, ale to typowo, żeby bić jakieś rekordy. Pójdziemy sobie z 4 skoki na dłużej. Formę na sam koniec. Doskonała, maksymalna forma. Jeżeli będziemy mieli wiatr pod narty, to kto wie, może i będą rekordy. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Na konferencji zawodnika. Ale kurczę, dobra, pomijamy sobie kwalifikacje. Proszę oczywiście. Państwa, czekamy na skok tego zawodnika. No i nie mamy jakichś super warunków, ale oddajmy po prostu dobre skoki na koniec tej kariery, na koniec tej serii, może nie, bo jeszcze pod koniec wam powiem, to będzie. Oj, tutaj problemy, problemy w locie na samym końcu sezonu, bardzo problemy z tym wiatrem. 224 metry, jest na szczęście pierwsze miejsce. I uwaga, ostatni skok, ostatni skok z kariery solowej na trybie hard. Nie będzie więcej odcinków z tej gry. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Z tej kariery, sorry, z tej gry jeszcze coś się pojawi oczywiście. No i ostatni skok, czy będzie dobry? Mocno wyszedł z progu. Ależ mamy warunki tutaj pod koniec i ja nie mogę. Naprawdę ciężko tego zawodnika utrzymać, ale robimy wszystko, czy będzie jeszcze telemark? Jest telemark! Bardzo daleki skok! 228 metrów, to był ostatni skok Barta na trybie hard. No, smuteczek. Jeszcze raz. Smuteczek, ale nie do końca. Coś się kończy, coś się zaczyna. Zobaczmy sobie ostatnią powtórkę. Będziecie musieli trochę wytrzymać bez tych skoków, ale oczywiście wrócimy sobie jeszcze zaraz, powiem dwa słowa o tym, co będzie w przyszłości. A tymczasem kończymy to. Pierwsze miejsce. A teraz widzą państwo Puchar Świata. Pierwsze miejsce. Puchar Narodów. Polska, co? Pierwsze miejsce? No dobrze, no to niech będzie. Ładnie, ładnie, ładnie. Kasy no limit już. O, tutaj jeszcze statystyki mogę sobie na 50 prędkość najazdu. Mamy 4 punkty na techniki lądowania. Może sobie jakiegoś live'a czy coś kiedyś zrobimy, gdzie sobie właśnie będziemy bić rekordy, tak jak mówiłem. Zapisujemy sobie grę. Już nie kończymy sezonu, bo tego nie potrzebujemy. Zobaczmy sobie. Statystyki w sumie już widzieliście. Także nie ma co. Trzeba się powoli chyba żegnać z wami. Tak to wyglądało, tak wyglądała ta kariera hard. Troszeczkę odcineczków było, naprawdę fajna, dużo wyświetleń. No i kończymy tą karierę, ale już wam zapowiem, że w przyszłym sezonie będzie kariera trenera, bo dużo pisaliście w komentarzach, żeby to zrobić, także na pewno sobie karierę trenerską zrobimy w przyszłym sezonie, także to nie jest koniec z tą grą. Także myślę, że to jest jedna dobra wiadomość. No a tymczasem ja się już z wami tak żegnam oficjalnie. Mam nadzieję, że wam się cała ta seria podobała. Zapraszam oczywiście do stawienia subika nowe osoby. Zapraszam do stawienia spamu łapeczek w górę. Tak for fun. No i do usłyszenia w kolejnym sezonie.